Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne lwy na czytaniu tygodniowym od 1 do 7 maja bieżącego 2023 roku. Karty mam już potasowane, teraz je tylko przełożę. Duża talia niewygodna. I już patrzymy kochani, co nadchodzący tydzień ciekawego dla Was zapowiada. Poniedziałek, Rydwan. Wtorek, cztery buławy, środa, rycerz mieczy, czwartek, pięć kielichów, piątek, dziewięć kielichów, sobota, as kielichów, i niedziela, dziesięć mieczy. Przeplatany ten tydzień. W tle mamy dziewiątkę denarów. No kochani, jeżeli jesteście gdzieś na majówce, na jakimś wyjeździe, na pewno świetnie będziecie się bawić. Tylko uważajcie na wydatki, bo z gotówką możecie zaszaleć. No chyba, że Was stać, wtedy się nie odzywam. Korzystajcie, kochani, z życia. Dziewiątka denarów to jest takie z powodzeniem załatwienie jakichś konkretnych spraw. Dobre zarobki w pracy, możliwy awans. Możliwe też spędzanie czasu, zwłaszcza tutaj te przez pierwsze trzy dni, jeżeli wzięliście sobie urlop na ten dłuższy weekend, no spędzenia czasu w miejscu bardzo takim wygodnym, bardzo prestiżowym, o pięknych wnętrzach, ale tak jak powiedziałam wcześniej, trzeba będzie za to troszeczkę zapłacić. No ten, kogo stać, to na pewno nie będzie żałował na swoje wygody i na miło spędzony czas z najbliższymi. Dziewiątka denarów, szansa zarobienia dobrych pieniędzy, pobytu w jakimś wygodnym, pięknym, jeżeli chodzi o wystrój miejscu, spełnienie jakichś założeń, konkretne jakieś postanowienia, zrealizowania jakichś swoich celów, uszczęśliwianie też innych, więc może być tak, że lew ma sporo gotówki i po prostu komuś coś sponsoruje. Dobrze, moi kochani. Poniedziałek, Rydwan, będziecie w podróży i teraz nie wiem, czy dopiero wyjeżdżacie na te 3 dni, czy wracacie, czy jesteście w tak zwanej trasie. Wzięliście sobie dłuższy weekend wolnego i po prostu 2 dni tutaj, 1 dzień w innym miejscu, żeby sobie dużo zwiedzić, pobyć w różnych miejscach. Może być też taka sytuacja, że nigdzie nie wyjeżdżacie, tylko ktoś do Was przyjedzie. Więc tutaj niektóre lwy będą organizować jakąś imprezę na swoim podwórku, odpalicie grilla, ognisko i będziecie się świetnie bawić. Spotkanie z zodiakalnym rakiem, który być może doradzi Wam w czymś podpowie, być może wspólnie wyjeżdżacie. No to jest raczej dzień wolny od pracy, więc myślę, że jakoś sobie tak zagospodarujecie ten dzień, żeby właśnie go miło jakoś fajnie spędzić. Dużo jakichś atrakcji. Od razu mówię, że uważajcie za kółkiem, żeby gdzieś tam nie przesadzać z prędkością, bo może Was gdzieś fotoradar ustrzelić, ewentualnie przyjdzie później jakaś powiastka od Straży Miejskiej, że gdzieś tam Was być może zlokalizowali, parkowanie w niewłaściwym miejscu bądź jakieś inne tam delikatne złamanie przepisów.
Miejcie wszystko w tym dniu pod kontrolą. Lew będzie bardzo pewny siebie, będzie trzymał się zasad i wyznaczonych jakby tras, ścieżek w tym dniu. Dzień powinien Wam minąć szybko, przyjemnie. Panujcie też w pewnych sytuacjach nad swoim zachowaniem. Kontrola oczywiście nad dziećmi. Jeżeli gdzieś pojechaliście sobie, no nie wiem, wesołe miasteczko, tam gdzie dużo jest ludzi, dużo się dzieje, no i mogą być jakieś właśnie takie szybkie przejazdy jakąś kolejką, jakimiś innymi atrakcjami dla dzieci. Chodzi mi o to, żeby po prostu nie zgubić się gdzieś i też przypilnować po prostu całej rodziny, żebyście gdzieś tam się właśnie nie pogubili, tak? Zwłaszcza tutaj dzieci, no nie wiem, taka myśl mi przyszła. Dobrze, kochani, dzień minie Wam bardzo szybko, przyjemnie, tylko bądźcie takim przewodnikiem, gospodarzem jakby tej całej imprezy, żeby mieć właśnie wszystko pod kontrolą i umieć też dopilnować zachowania, zwłaszcza jeżeli będzie jakaś impreza zakrapiana, żeby nikomu palma do głowy nie uderzyła. We wtorek mamy 4 buławy. Może być też tak, że w poniedziałek wracacie już do domu z jakiegoś weekendu. Wystarczyła Wam sobota, niedziela, żeby sobie gdzieś tam pobyć. No i tutaj być może niektóre lwy idą do pracy. Może być tak, że przedłużacie sobie ten weekendowy urlop. Natomiast czwórka buław mówi o stabilnym, fajnym dniu. Wiele spotkań, miła atmosfera też w pracy, udane jakieś spotkania biznesowe, korzystnie podpisane jakieś umowy, jakieś transakcje. Może odwiedzić Was ktoś, kto zaprosi Was na jakąś uroczystość. Może być też tak, że po prostu będziecie brali udział w lada moment w jakiejś uroczystości komunijnej, tak? Bądź wesele, chrzciny. Czwórka buław to jest właśnie planowanie takiego wydarzenia. Celebrowanie go w większym gronie. Po pracy być może Wy będziecie gościć u kogoś z najbliższej rodziny, bądź znajomych, bądź ktoś Was odwiedzi na tak zwaną domówkę, na tak jak tutaj jest na karcie, jakieś ognisko, jakiś grill, zabawa do białego rana, przysuto o zastawionym stole i zakrapianych trunkach. Ogólnie pogodny dzień, radosny, jakieś dobre wiadomości do Was też nadciągają. Mogą być to wiadomości od kogoś z rodziny. W środę mamy rycerza mieczy, więc tutaj uważajcie, może być trochę nerwowy dla Was dzień. Wodnik, waga bądź bliźniak może Wam działać na nerwy, więc albo nie wchodźcie w ogóle w dyskusję z taką osobą, albo nie dajcie się jakoś sprowokować. Nie podejmujcie też pochopnie decyzji na zasadzie na już, na łapu-capu, bo muszę. Zastanówcie się dwa razy nad tym. No tutaj dzień wolny od pracy, więc żadnych spraw urzędowych nie będziecie załatwiać. Żadne listy polecone też być może nie dotrą, ale możecie dostać jakiś telefon, jakiś SMS, jakiegoś maila, na którego szybko trzeba będzie odpowiedzieć, tak? Ktoś może Was też odwiedzić, jakiś mężczyzna po 35 roku życia. Wodnik, bliźniak bądź waga. No i tak jak powiedziałam, tutaj wszelkiego rodzaju kontrole na drodze uważajcie, bo tutaj może być na jakiś mandacik właśnie za przekroczenie prędkości. W związkach jakieś ostre riposty, też prowokowanie do kłótni, ktoś może być zazdrosny, ktoś może być nerwowy, zwłaszcza po no tutaj przekroczeniu pewnych ilości alkoholu, więc tutaj też uważajcie na to, żeby no, nie wkręcić się w jakieś, nie reagować na jakieś zaczepki słowne, tak, bo może dojść do kłótni. Dobrze, kochani, czwartek mamy 5 kielichów, więc tutaj smutny lew, może złe samopoczucie, bo taki dzień, a może po prostu czujecie się jakoś kiepsko, bo żeście się przeziębili, coś Wam doskwiera, może jakaś niestrawność, albo po prostu kac po jakimś tutaj długo weekendowym balowaniu. Piątka kieluchów to jakieś takie właśnie niezadowolenie. W tym dniu raczej nie załatwiałabym żadnych
poważnych spraw urzędowych. No właśnie, może tutaj jakaś wiadomość, bądź tutaj jakieś mandaty, no i wtedy Wam przykro, że trzeba po prostu zapłacić to, i no to się wiąże ze stratą pieniędzy. Ogólnie samopoczucie kiepskie, więc żadnych tutaj bym nowych projektów nie podejmowała. Może Was rozczarować jakaś osoba. Tęsknota też za kimś. Poczucie samotności, zwłaszcza te lwy, które są w związkach na odległość. Jak najszybciej po pracy wracajcie do domu, żeby sobie odpocząć. No i pamiętajcie, że dwa kielichy jeszcze stoją, więc jest szansa na wyprostowanie tej sytuacji. Porozmawianie z kimś najbliższym, kto Was pocieszy, doda otuchy, pokrzepi. No i oczywiście wyjaśnienie czegoś z partnerem. O co się pokłóciliście, dlaczego była ta kłótnia i czy warto było. Te lwy, które szukają pracy, korzystna oferta pojawi się w piątek, warto ją rozważyć. Natomiast jeżeli macie pracę, szef wreszcie Was doceni. I tak jak w czwartek czuliście się trochę niedowartościowani, trochę jakby niedoceniani w pracy, tak tutaj w piątek być może właśnie jakieś niespodzianki, ogólnie lepszy humor, lepsze samopoczucie. Po południu być może ktoś Was odwiedzi, więc miło ten czas spędzicie. Może niektóre lwy wyjdą sobie gdzieś do knajpki, gdzieś do restauracji w większym gronie, posiedzieć sobie, porozmawiać, dobrze zjeść. Coś zrobicie dla siebie w tym dniu, co sprawi Wam ogromną satysfakcję. Może jakieś udane zakupy, może kupicie sobie coś smacznego do jedzenia, żeby sobie samemu przygotować jakiś fajny wieczorny posiłek, jakąś kolacyjkę we dwoje. Może być też tak, że no jakieś tutaj dobre wiadomości dotrą do lwa. Ktoś właśnie go odwiedzi, być może właśnie podniesie na duchu po jakimś tutaj takim trudnym momencie. Jest to karta spełnionych życzeń, dobrego samopoczucia, zrealizowania jakiegoś planu, z którego będziecie bardzo dumni. Tutaj mogą być jakieś pochwały, uznania, docenienie przed pracodawcą bądź przed innymi współpracownikami. Ogólnie karta szczęścia, dobrego samopoczucia, pogodnego dnia, więc warto w tym dniu pozałatwiać zwłaszcza te trudne sprawy, nawet urzędowe, bo tutaj z powodzeniem zaplanowane działania na ten dzień sobie zrealizujecie. W sobotę mamy asa kielichów, bardzo emocjonujący, ale pozytywnie kolejny dzień. Ktoś może Was odwiedzić. Miłe spotkanie z ukochaną osobą, bądź bliską przyjaciółką, bądź przyjacielem. Jakieś niespodzianki, jakieś prezenty, nieoczekiwane spotkania, które przyniosą Wam dużo radości. Dobre wiadomości, wyznania uczuć, więc ktoś może tutaj oficjalnie powiedzieć te ważne słowa, na które czekacie. Może oświadczyny, może zaręczyny i już zapowiedzi jakiegoś ślubu. Ogólnie bardzo spokojny dzień, obfitujący w bardzo dobre wydarzenia, miłe niespodzianki i ogólnie taka życzliwość, serdeczność ludzi, znajomych, przyjaciół, rodziny. Szansa na prawdziwą miłość, szansa na to, żeby poznać kogoś, z kim bliżej będziecie chcieli zawiązać relacje. No i tutaj dobry dzień na udane zakupy, na zrealizowanie jakichś właśnie planów na ten dzień. Wszelkiego rodzaju wizyty, będą miłe, sympatyczne spotkania. No i co, kochani, ogólnie dzień pomyślny. Zrobicie też coś dla siebie, coś, co sprawi, że lepiej się poczujecie. No każdy z Was wie, o co chodzi. Może jakaś kąpiel, może gdzieś wizyta u kosmetyczki, może właśnie jakieś zabiegi pielęgnacyjne. W niedzielę mamy dziesiątkę mieczy. Troszeczkę lew będzie przybity w niedzielę. Albo jakimiś zmartwieniami, albo po prostu silny ból głowy, migrena, problemy ze snem, z koncentracją. Może być też tak, że uczycie się do jakichś egzaminów i po prostu jesteście już tym wszystkim zmęczeni. Więc wyśpijcie się w niedzielę, odpoczywajcie i starajcie się nie myśleć o jakichś problemach, nie brać na siebie dodatkowych jakichś obowiązków, skupić się na sobie, bo wydaje mi się, że tutaj lew też myśli o innych, zastanawia się, próbuje jakoś pomóc, wczuć się w sytuację osób, które być może potrzebują Waszej pomocy. Natomiast w tym dniu pozwólcie sobie na chwilę relaksu i nie myślenie, nie pamiętanie o tym, po prostu
wypoczynek i zadbanie o siebie. Mogą być też jakieś nerwobóle, zwłaszcza kręgosłupa, może rwa kulszowa, więc tutaj też starajcie się zadbać o siebie, żebyście mogli funkcjonować, normalnie chodzić i dlatego tutaj powinniście poświęcić całą swoją uwagę sobie. Może dotrzeć do Was jakaś wiadomość, która może Was troszeczkę zasmucić, ewentualnie, no przykro Wam się zrobi, ale nic na tą wiadomość nie będziecie mogli poradzić. Może to ktoś po prostu do Was napisze, zadzwoni, będzie chciał się wyżalić troszeczkę, bądź podzielić jakimś zmartwieniem. Ale tutaj jest takie przesłanie, martw się, lwie, o siebie, nie dokładaj sobie czyichś zmartwień, tak? Czyli umiej, żebyś umiał postawić granice i wysłuchać oczywiście, ale za bardzo nie brać tego do siebie, bo bardzo Cię to męczy mentalnie i powoduje, że zaczynacie jakby wątpić w siebie, no nie macie jakiegoś takiej energii, zapału do pracy, jesteście mentalnie rozbici, więc tutaj starajcie się uważać na to, co kto do Was mówi i czy nie zaraża Was właśnie taką energią smutku, bezradności, jakichś właśnie zmartwień, które bezpośrednio Was nie dotyczą. Moi drodzy, to tyle. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie dodatkowo film ze swoim znakiem ascendentalnym. Ja Wam życzę wspaniałego, udanego tygodnia. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.